Fama Eteddy Eselmiszow z Polski, a razem ze mną jest Paweł Nocyt Mocek. Cześć Paweł. Cześć, cześć, kłaniam się. Yy, na dzień dobry na rozgrzewkę. Yy, wakacyjnie, jak nastroje? Jest trochę jeszcze takiego letnio, letniego yy, lenia? Czy już jest pełen zapot do pracy? Myślę, że lenia zdecydowanie nie ma. Wydaje mi się, że też nawet w wakacjach u nas jakoś nie było, bo mimo wszystko graliśmy w CSA a dość regularnie jedynie w sumie. No każdy, gdzie miał tam jakiś zaplanowany wyjazd, to, to faktycznie to był jedyny czas, gdzie, gdzie te osoby nie grały, ale terminy nam się trochę nie zgrywały i po prostu cała drużyna raczej grała. Jak ktoś wyjeżdżał, on nie grał, on co grał i dalej cała drużyna grała, więc tak naprawdę myślę, że każdy z nas zrobił sobie no powiedzmy 7-10 dni tak całkowicie wolnego. No a tak to w sumie graliśmy, chcieliśmy być gotowi na sezon. Już na początku, bo są kwalifikacje, no niestety jak tutaj ten wywiad przeprowadzamy, to już trzy są za nami. No i myślę, że jako taką formę utrzymaliśmy, no ale sami sobie naszymi głupimi, dziwnymi błędami przegrywaliśmy te mecze, więc no, jeżeli chodzi o powiedzmy dyspozycję, to jesteśmy, jesteśmy na okej okay poziomie, no ale niestety nie udało się drużynowo tego wszystkiego domknąć, więc no. Będzie trzeba w czwartej dużo spróbować. Tak, no do samego RMR-a jeszcze wrócimy, tego, który jest aktualnie, tak jak mówi rozgrywany. Yy, mówiłeś o, o formie, yy, wiem, że jesteście też świeżo po bootcampie. Yy, także jak yy, nastroje bojowe pewnie w zespole na drugą część sezonu? No, to jest tak naprawdę ten sezon, w którym możemy z flyem też zacząć pracować nad budowaniem, powiedzmy. Pierwsza część powiedzmy gry z flyem była taka, że no, musieliśmy go wrzucić czysto pod taktyki, które mieliśmy zrobione wcześniej Studium. No a teraz, teraz już możemy faktycznie od początku pracować. Wiadomo, że też nie było jakichś wielkich zmian, jeżeli chodzi o styl gry, no bo no, jednak od razu z bootcampu raczej skupiliśmy się na to, żeby być w dobrej dyspozycji indywidualnej, co pociąg powinno pociągnąć też dobrą dyspozycję drużynową, która tak mówiłem. Jest, ale no, zdarzają się te no, standardowe, karygodne błędy, które są wszędzie tak naprawdę w e, polskim CS-ie niestety. No i tak jak i wreszcie drużyny, tak też nam no, przegrywały te błędy. Nawet ostatnie kwalifikacje czyste eko, wcześniejszy MESZ 12.5. E, no i to są typowe błędy drużynowe już niestety, więc... E, no jest jak jest, no ale właśnie zrobiliśmy sobie bootcamp dłuższy niż zakładaliśmy, uznaliśmy, że zostaniemy jeszcze tydzień dodatkowo do tych pierwszych ośmiu dni. Chcieliśmy po prostu więcej przepracować i, i no trochę razem, razem dłużej pobyć, no bo wiadomo myślę, że każdy czuje się super w drużynie i no, lubimy swoje towarzystwo i wspólnie zdecydowaliśmy, każdy był chętny, żeby zostać dłużej, więc trochę więcej popracowaliśmy nad tym, no a teraz już resztę będziemy grać z domu. No i mam nadzieję, że no jeszcze tą czwartą turę. No nie chciałbym RMR-a odpuścić po prostu, bo no z ostatnich trzech udało się być na dwóch, więc no fajnie by było to podtrzymać. No właśnie, mówiłeś o RMR-ach, więc no ostatnio przed majorem w Antwerpi udało wam się z ostatniej kwalifikacji w ogóle jako ostatnia ekipa wejść. To jak oceniłbyś to anonymo wtedy, z kwietnia jeszcze, a to anonimo, który jest teraz? Jest jakaś różnica w, w zespole? Jakaś forma spadła? Lepiej jest, gorzej. No, różnicą jest na pewno jeden zawodnik. Poza oczywistymi rzeczami, tak. Ale y, myślę, że w sensie raczej zmiana powiedzmy tu na flya troszeczkę ma na celu narzucić. Lekką zmianę stylu na zdrożynie, drużynie, jeżeli chodzi typowo o grę snajpera i grę tego snajpera razem z drużyną, bo tu jest bardziej takim, nawet nie wiem jak to przyrzucić na polski, takim flashy playerem, który po prostu lubi czasem nawet zraszować za wup i, i, i dać jakieś szalone, szalone fliki, a we Flyo po prostu jak oglądaliśmy jego demo od początku to widzieliśmy, że to jest bardziej taki styl. W którym on też się dobrze czuje, żeby zagrać agresywnie, ale no ma ten taki fajny, pasywny styl snajpera, który bardziej osłania, niż, niż sam robi jakieś niesamowite akcje. I no do tego będziemy dążyć po prostu, żeby, żeby ten system wdrażać. Tutaj, w sensie, no to tutaj nasza ekipa trenerska i, i, i Oskar nad tym najbardziej pracują, oczywiście. No ale ogólna, ogólna idea wygląda tak, że po prostu Alan trochę odmieni całą naszą grę, no i zobaczymy, czy, czy będzie, będzie nam to w stanie pozwolić wejść troszeczkę wyżej. E, ostatnie trzy edycje SL Mistrzostw Polski to był, za każdym razem to była porażka w półfinale, e, jakaś taka nieszczęśliwa seria, to kiedy występ w finale w takim razie, kiedy pierwsze zwycięstwo? E, no z tego co pamiętam, te dwa poprzednie sezony, w sensie pomijając ten ostatni, mm. To faktycznie to były zasłużone porażki i nie powinniśmy się znaleźć w finale. Ostatnio z Wisłą ten półfinał. no Wiadomo, że wygrali i, i, i zasłużone to, zasłużenie to było zwycięstwo, no ale tam zdecydowanie mieliśmy możliwości na to, żeby wygrać. Wtedy graliśmy bardzo dobrze. I tak naprawdę nie wiem, co się znowu stało, bo z tego co pamiętam, jak tak sięgnę właśnie do tego meczu, no to raczej mieliśmy bardzo dużą przewagę i na jednej, i na drugiej mapie i daliśmy sobie ją wyrwać. Bodajże na Ancjęcie wygrywaliśmy jakoś, nie wiem, 14-9. Tam było do 13, do 14, dwie mapy. Tak, tak a na Niuku wygrywaliśmy, nie wiem, chyba nawet 13-5 czy coś takiego i też daliśmy sobie to wyciągnąć, więc... No, no to był zdecydowanie nasz mecz do, do wygrania, no ale nie wykorzystaliśmy naszych sytuacji, a Wisła... No jeżeli my mogliśmy zrobić to w wiśle, no to Wisła też mogła to zrobić nam i wykorzystali, więc no tutaj nie ma, nie ma czego tak naprawdę do odjęcia w wiśle. Tylko po prostu my nie wykorzystaliśmy tego, oni grali dobrze, więc to było takie już otarcie się o finał. No a teraz wiadomo, że ostatnio sobie postawiliśmy cel drożynowy, że na pewno chcemy dotrzeć do półfinału i to jest nasz cel minimum. Oczywiście wiadomo, że gramy, żeby wygrać ale uznaliśmy na początku drużyny, że trzeba sobie stawiać stopniowo cele i no teraz zdecydowanie już to jeżeli tak wtedy się otarliśmy o finał, no to teraz będziemy chcieli będziemy chcieli wygrać po prostu no właśnie, zapisałem sobie y, mały zakładzik może tutaj, y, bo ostatnio widziałem jak suwek stream odpalał, troszkę zarósł tutaj y, na obrodzie. Y, propozycja była taka, żeby na przykład, żeby tak się wiesz, zmotywować siebie na przykład i też tutaj resztę ekipy. Y, w przypadku zwycięstwa na przykład do zera by się suwek. Wygolił. Jakaś taka propozycja możemy mu złożyć? Ja się mogę założyć o to, że Słówek się zgoli do zera, to jak najbardziej. I jak przegracie w finale, to ty się golisz. I jak przegramy w finale, to Słówek też się może ogolić do zera. Okej. Okay. Jeśli nie dotrzemy do finału, to Słówek też się może ogolić do zera i myślę, że. Wszystko na plus. Wszystko, wszystko. Możemy przyjąć taki zakład. Dobra, bardzo się cieszę. To zostajemy w Mistrzostwach Polski. Jest w tym sezonie kilka naprawdę mocnych ekip na papierze. Się Wy, jest nine, tak, czyli tutaj już połączenie starych graczy od Was i też z Wisły. No Jest nowe AGO, odświeżone, jest odświeżone i Hg. E, wiadomo, że jeszcze no, też ciężko oczekiwać jakichś super wyników teraz po półtora tygodnia, dwóch tygodniach wspólnej gry w zespole, ale jakbyś tak miał swoim okiem ocenić, kto miałby największe szanse na, na zwycięstwo, na wystąpienie w finale? Szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, bo no mimo wszystko drużyny, które grają, w sensie w Polsce, którzy grają między sobą, drużyny raczej, nie powiedziałbym, że to jest loteria, ale no po prostu te mecze są troszkę bardziej zbliżone, nawet patrząc na to, że no ostatnio Nine miało kłopoty, żeby się zakwalifikować w ogóle do Mistrzostw Polski, a dzień wcześniej wygrywali, z Eternal Fire chyba 16-4 w kwalifikacjach, a później przegrali na pasie chyba tam z ekipą Liptona, jak dobrze pamiętam. Mhm. Więc no, Mistrzostwa Polski zawsze trochę, trochę inaczej działa, ale zresztą każdy tam domestic matchup w różnych krajach tak po prostu funkcjonuje, więc no myślę, że będzie jak zawsze po prostu batalia, batalia do końca. No i co? No niech najlepsza drużyna wygra i myślę, że wszyscy będziemy szczęśliwi. Fajnie, żeby to była po prostu drużyna i żeby w końcu ona wykorzystała no ten potencjał, jakim jest właśnie wystąpienie na IM Katowice, bo tutaj będzie, będzie awans tego sezonu, więc na pewno by było super, żeby w końcu ten slot był wykorzystany, bo jak na razie on po prostu był wykorzystany, ale, ale nic się z niego nie stało. No tak, no to polegało to na tym, że po prostu drużyna jechała, do 0-2 i wracała do domu. Tak, żeby chociaż tam coś, coś pograć, ktokolwiek się dostanie, no to, to mam nadzieję, że, że faktycznie coś tam, coś tam pogra na tych finałach. Wrócimy do was, do waszego zespołu. IMD jest z wami tak naprawdę od samego początku, to już no będą dwa lata współpracy tak naprawdę, niedługo. Jak tobie, bo też jesteś od niemalże samego początku, jak tobie ogólnie Wam w różnych konfiguracjach, z różnymi, z różnymi zawodnikami się współpracuje z IMD? No, ja z Adrianem bardzo bardzo lubię pracować i też po prostu powstają, jak powstawała ta drużyna teraz. W sensie to ogólnie był bardzo zawiły temat i ja początkowo jeszcze gdzieś tam w połowie, może. Tam trzecim kwartale 2021 mówiłem, że ja raczej, będę, nie będę już ciągnąć po prostu i że będę odchodził, ale potem jakoś się zgrał temat taki, że moglibyśmy wziąć Oscara. No i tak pomyśleliśmy sobie, że z Oscarem i z Adrianem zawsze nam się fajnie współpracowało. I no, ten Team Illuminar, który zrobiliśmy w 2019 roku był. No tak naprawdę. No wydaje mi się, że takim, nie wiem czy nie najstabilniej grającym teamem od, no od, do teraz wydaje mi się, no bo faktycznie mieliśmy tam jakieś, chociażby ten wygrany turniej międzynarodowy na LANie, to jakkolwiek to nie zabrzmi, no to to było dość duże osiągnięcie, no, ja mimo że to nie był turniej tier 1, ani nawet nie był jakoś mocno obsadzony tier 2, bo tam naprawdę była furia, sprout, my, arcy i, i jakieś drużyny tego pokroju, więc no nie był to jakiś wielki turniej, ale no był, to, był to wygrany turniej, więc uznaliśmy, że po prostu spróbujemy, bo też tam nasze drogi wcześniej w tej drużynie się rozeszły nie tak jak powinny. To już wcześniej mówiliśmy o tym, że uważamy to, że, że wtedy pożegnaliśmy się z skarbem, to, to był najprawdopodobniej największy błąd w moim życiu, jeżeli chodzi o CS-a i no, bardzo tego żałowałem przez długi czas. No ale właśnie tam zagadałem do Oskara, czy, czy nie chciałby po prostu spróbować znowu i, no i jakoś się to utworzyło. No i teraz myślę, że każdy z nas jest zadowolony. Nawet mieliśmy ostatnie rozmowę o tym, że bardzo traktujemy to długofalowo, ten projekt. Nie, nie chcemy tutaj dołączać do tego kolejnego, kolejnych szufli i tak dalej, bo wszyscy czujemy się bardzo dobrze w swoim towarzystwie. Myślę, że każdy sobie bardzo pomaga, mamy fajne charaktery. Do siebie, do siebie dobrane, więc no będziemy próbować, ile tylko będziemy mieć możliwości i ile będzie cierpliwości do tego, żeby w końcu osiągnąć jakiś poziom, bo też ten nasz core jest nauczony tego, że no tak naprawdę Wilumina pierwsze wyniki, jakie nam przyszły, to było po około pół roku takiej bardzo intensywnej gry w jednym niezmienionym składzie, więc do tego będziemy dążyć na pewno. No teraz ta zmiana, która się wydarzyła w połowie roku. No nie do końca była powiedzmy yy, taka wymyślona przez nas, tylko no, wiadomo, że było dużo czynników, które na to wpłynęły. Yy, no ale będziemy, będziemy, teraz musimy zaczynać od nowa tak naprawdę, ale, yy, ale będziemy starali się tego trzymać. Mówiłeś o tych yy, głupio przegranych rundach meczach podczas RMR-u, więc do tego wrócimy. Przegraliście w pierwszych falach na no, sensację, na Aurorę, którzy później się koń, końców dostali. Nie, była porażka do 14 z Gamer Legion, była porażka do 13 ostatnio z Zero Tana City. Nie, w czym tkwi taki ten problem, że polskie teamy po prostu otwarte kwalifikacje to jest jak, jakaś jedna wielka bolączka. Jakieś inne zagraniczne miksy mogą, a my nie możemy. No okej, okay, no są koguty, koguty jeszcze się walczą, ale, ale to jest jakby jednostkowe, to jest wypadek przy pracy, tak to wygląda. Wydaje mi się, że w sensie to nie jest tak, że to są polskie drużyny, które, które ich nie mogą przejść. W sensie wydaje mi się tak, że jeżeli nawet nie wydaje mi się, tylko tak twierdzę, że jesteś wystarczająco dobrą drużyną w danym momencie, żeby przejść takie kwalifikacje, to je przejdziesz. I no, to nie jest tak, że ojeju, straszne piekło BO1 mecze i, i randomowe i w ogóle. Wiadomo, że to są bardzo ciężkie kwalifikacje, co potwierdza Astralis, które no, na w świecie nie jest gotowe po prostu na ten styl. I od zawsze się mówi tak, że jeżeli turnieje, każde by było otwarte dla wszystkich, to scena by wyglądała zupełnie inaczej. A przez to, że jest hermetyczna, to po prostu no, mamy w większości te same drużyny, jest powiedzmy jedno miejsce dla dla jakiejś drużyny na, na turniejach i to też nie we wszystkich, bo są takie, na które są tylko zaproszenia. No i a czemu drużyny się nie mogą przebić? No na, nawet na naszym przykładzie patrząc, że te trzy kwalifikacje, które byliśmy tak naprawdę we wszystkich trzech mieliśmy przewagę i to dość znaczną. No w tym pierwszym meczu to wiadomo Karon nas tam, no, by, był taki moment w meczu, gdzie bodajże był wynik 7-6 dla nas i Gość miał 29 fragów i to jest coś, z czym już nie możesz walczyć, bo no nie robiliśmy jakichś karygodnych błędów w tych rundach, tylko po prostu no on wchodził i niszczył nam cały tę rundę po rundzie, więc e, no tam, tam wyszło jak wyszło, a później wydaje mi się, że w, po stronie Tero, nie wiem czy nam to jakoś weszło w głowę, że jeden gość nas dominuje w każdym miejscu, w które tylko pójdziemy i nie graliśmy już zdecydowanie naszej gry. No i nam ten mecz po prostu uciekł. Z Gamer Legend wydaje mi się, że zabrakło nam trochę odwagi, indywidualnie też, bo i trochę szczęśłości umysłu, jak oglądaliśmy swoje dema. Nawet każdy oglądał swoje dema i analizowaliśmy co poszło nie tak, to też po prostu takie mikro rzeczy, które ja tam na przykład raz spaliłem timing, żeby wyszedłem za wolno. Raz wyszedłem za szybko, Alan nie dorzucił granatów, kiedy mógł. I no tak. To jest jeden mikrobłąd jednego zawodnika, tylko że jeżeli on się dzieje nie, w, powiedzmy, dzieje się w każdej rundzie, no to, to wiadomo, rzutuje to na cały wynik meczu. I tak samo było na, tym, na tych ostatnich kwalifikacjach na Daście, gdzie wygrywaliśmy 13-10 i no mieliśmy pomysł na rundę, który powinniśmy po prostu wycofać i zagrać coś innego, ale uznaliśmy, że zrobimy to tak czy inaczej. I raz, że sama sytuacja była błędem, później zrobiliśmy niesprawdzanie miejscówek klasyczne i, i, i dwóch z nas zginęło w plecy od czystego uspa, więc to są tak naprawdę, to są błędy, które odbierają szansę. no i, i tego trzeba być świadomym i na tym, na tym się skupiać. To nie jest tak, że to jest masakra, losowość i szczęście, tylko po prostu no, trzeba być krytycznym wobec siebie i, no zdecydowanie byliśmy teraz krytycznie wobec siebie. Po tym jak go obejrzeliśmy, to tu wspólnie stwierdziliśmy po prostu, że jeżeli przynajmniej ten ostatni mecz, to no jeżeli nie zrobilibyśmy naprawdę ciężkich głupot, to byśmy go wygrali. W tych dwóch poprzednich nie wiadomo, ale, ale to ostatnie zdecydowanie to po prostu jest no amatorski błąd, który zrobiliśmy i nie powinniśmy do takiego czegoś dopuścić. I to jest tylko i wyłącznie nasza wina. Mówiłeś o tym, że traktujecie ten projekt, ten zespół jako długofalowy chcecie tej stabilności. No to ja zapytam w takim razie, na jakie są twoje, jak i też i zespołowe oczekiwania na tę drugą część sezonu, co chcecie osiągnąć jako Anonymo, a co Ty jako innocent chciałbyś też sam osiągnąć jako gracz? Myślę, że moje cele są też związane czysto, czysto drużynowo, bardzo po prostu chciałbym i życzyłbym nam tego, żeby, żeby po prostu w jakiś sposób w końcu się przebić na te trochę lepsze turnieje. Tak jak mówię, to czas leci i często się mówi to samo, no ale po prostu od czegoś trzeba zacząć i no, ja od nas chciałbym po prostu tego, żeby, żebyśmy jak najmniej właśnie mieli sobie do zarzucenia w kwestii takiej jak gadaliśmy o tym poprzednim meczu, że dużo fajniej by było po prostu przegrać mecz i powiedzieć sobie, no kurde, przegraliśmy, byli faktycznie lepsi. Zrobiliśmy tam jakieś błędy, wiadomo, w każdym meczu są błędy, to jest ktoś, kto zrobi ich mniej ten wygrywa, ale no nie chcia... chciałbym, żebyśmy osiągnęli po prostu ten poziom, którym możemy spokojnie stwierdzić, że przegraliśmy to, bo na przykład tutaj mamy gorszy granat, tutaj nie wiem, gorzej strzelaliśmy czy coś takiego, a nie żebyśmy musieli sobie pluć w brodę, że zrobiliśmy po prostu kolejny raz głupotę, która zabrała nam szansę na Jakiś tam awans, czy, 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 czy właśnie wygraną w jakimś, w jakimś turnieju. Więc jak najbardziej tego. No i po prostu, no nie wiem, chciałbym zdecydowanie być znowu częścią takiej drużyny, która może się czymś pochwalić i, i też dobrze ze sobą żyje, że faktycznie jakieś te osiągnięcia ma, bo no zdecydowanie tego brakuje mnie, drużynie, wszystkim drużynom w Polsce, bo tak naprawdę obecnie nie mamy drużyny, uważam, która jest nad inną. Można by było powiedzieć, że w, no w zeszłym sezonie jak byliśmy na tym RMRze to faktycznie graliśmy dobrze w CSA i można by było powiedzieć, że gramy wtedy najlepiej w Polsce, ale z drugiej strony jak wróciliśmy to my mieliśmy gorsze wyniki niż chyba inne drużyny, chociaż to też jest właśnie takie licytowanie się kto ma lepsze wyniki, że ktoś zajdzie do ćwierćfinału w turnieju, w którym ktoś odpadnie w grupie i to i tak nie przekłada się na faktyczne osiągnięcie, powiedzmy, tylko to jest wyścig kto doszedł dalej. No a tak naprawdę ani jedno, ani drugie niczego nie daje. Tak samo jak my byliśmy na RMR-ze, wygraliśmy faktycznie dwa mecze, byliśmy okrągło Majora, ale nie byliśmy na Majorze, więc tak naprawdę niczego nie zmieniło to, jakbyśmy w ogóle na niego nie pojechali. W sensie dla nas to znaczy coś, bo się dostaliśmy, ale, ale ostateczny wynik jest taki, że tak czy inaczej na niego nie awansowaliśmy, więc jeżeli nie awansowalibyśmy na RMR-a, i nie awansowalibyśmy z Remera, wyszło na jedno, na że nas nie będzie. Więc po prostu chciałbym, żeby to było tak, że faktycznie w końcu jest jakiś dopełniony cel i no i tego nam życzę i wszystkim innym, drużynom, które pracują na to jak najbardziej. Super dzięki wielkie. Moim gościem był Paweł Ntud Motek z Anonymous eSports. Sports. Dziękuję bardzo.